Cześć, siemanko, z tej strony Hades, witam was w kolejnym odcinku Zoby Pogromców Mitów. No, dlaczego nie było tak długo odcinka? Bo piszecie takie słabe mity czasami, że to wydłuża czas. Typu, bo Lis podnosi szybciej itemy. Fajnie, to jest wszystko, co wszyscy wiedzą o tym, więc jakieś takie sensowniejsze mity, ciekawostki, coś tego typu ja poproszę. No i co? Mamy dzisiaj troszeczkę mitów, nawet 10 minut nie ma ten film i to jest najgorsze w sumie. No więc my lećmy z pierwszym mitem, łapę w górę zostaw oczywiście i lecimy. Na czacie klubowym są już emotki do nowej postaci, ale są zablokowane. No dobra, więc sprawdźmy to, moi kochani, wchodzimy w social, wchodzimy na czat i mamy emotki, możemy sobie wysyłać tu oczywiście i tak dalej. No ale jak zejdziemy na sam dół, to widzimy dwie nowe emotki takiego, ja bym to nazwał lizarda na polskie, to będzie jaszczurkę może, ja bym powiedział, że może to być jaszczurka. A teraz sprawdźmy, czy faktycznie tej postaci jeszcze nie ma. No jak widzicie, przeciągam tu po wszystkich postaciach i jej nie ma, więc mit jest jak najbardziej potwierdzony, a niedługo nowa postać będzie już w grze. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy ja to nagrywam, tej postaci jeszcze nie ma, w razie jakby już wyszła i wiecie, no wiecie jak jest. A kolejnym mitem takim totalnie szybkim jest, kiedy zostawisz suba, to będę szczęśliwy. Oczywiście jest to prawda, ten mit jest jak najbardziej potwierdzony, kiedy zostawisz suba, to przycisk się zrobi szary, a ja będę szczęśliwy, więc zostaw, zrób to teraz, masz 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mam nadzieję, że zdążyłeś, jeżeli nie, to ciapać ciebie, ale możesz nadrobić to teraz. No, lećmy z kolejnym mitem. No i sprawdźmy to, czy jedyna rzecz, jaką możemy użyć w wodzie, to jest apteczka i tak! Apteczkę możemy użyć w wodzie. Szczerze mówiąc, ja się jakoś mega nie zastanawiałem nad tym wcześniej, czy tą apteczkę można właśnie użyć w wodzie, czy nie. Więc jak najbardziej mit jest potwierdzony, ale może sprawdźmy to z jakimś innym przedmiotem. Jak widzicie, mamy inne przedmioty i ich nie możemy użyć w wodzie, czyli w sumie apteczkę tak, ale innych rzeczy już nie, więc no tamten mit, jak już powiedziałem, jest potwierdzony. A kolejnym mitem, w sumie sam jestem bardzo ciekawy, kiedy Shelly Żółw wejdzie w strefę i użyje skrupy, strefa będzie cię biła. Jestem bardzo ciekawy tego mitu, bo w sumie nigdy się nie zastanawiałem. Prawdopodobnie faktycznie bije, jest faktycznie potwierdzony, ale sprawdźmy to. I właśnie, w ogóle wielka, gorąca prośba. Oczywiście, piszcie swoje mity w komentarzach, ale nie piszcie rzeczy typu nikt podnosi najszybciej broń, bo to są dosyć proste mechaniki, proste rzeczy. One nawet, no nie oszukujmy się, wystarczy popatrzeć na to i już widać. A tu raczej chodzi o takie rzeczy, które faktycznie mogą mieć jakieś właśnie znaczenie. Ktoś mógłby nie wiedzieć, typu właśnie używanie apteczki w wodzie. Chociaż w tym przypadku to działa na takiej zasadzie. O Jezu, nie trafiłem. Działa to na takiej zasadzie, że jednak to jest proste, ale nie jesteśmy świadomi tego, że tak faktycznie może być, więc właśnie o to mi chodzi, no nie? No i ogień jest już coraz bliżej i sprawdźmy to. No ja zakładam, że ten ogień jednak będzie nas bił, ten ogień już nas bije. My się zamieniamy, ej, ogień nas nie bije i co ciekawe, ej, totalną mam rozkminę, czy jest to do zepsucia? Czekajcie, pyk, patrzcie, robimy tak. Ej, czyżby... Ojojoj, dobra, ten ogień jednak bije nas za mocno, ale myślałem, że będzie sposób, żeby troszeczkę zepsuć tę grę. Więc jak widzieliście, weszliśmy Shelly w skorupie w strefę i strefa nas nie bija, więc ten mit jest obalony. Kiedy odwrócisz tyłem goryla w lobby, to jego tylne nogi będą odczepione. No i moi kochani, mamy tutaj gorylka naszego, mamy naszego Bruce'a. No i jak widzicie, ładny, fajny. I jak zaczniemy obracać go, no to faktycznie te jego nóżki są takie, no nie do końca przyczepione. Chociaż no nie widzę też szpary perfidnej bez tego, więc ja tutaj bym powiedział, że to jest do dyskusji, więc ani obalony, ani niepotwierdzony, no bo no jednak się trzymają, a w innych skinach jak to wygląda?
No w innych skinach jest twardo przyczepiony, są twardo, dobra, tu ma spodenki, to nieważne. No ale w podstawowym skinie, no tak ciężko jest powiedzieć, no jakby tutaj zostawiam wam do oceny, czy nogi Bruce'a są odczepione, czy przyczepione. No jak widać, przez kawałek są przyczepione, no takim małym kawałeczkiem, więc no mit jest tak naprawdę... No właśnie, jaki ten mit powinien być? To dam, że mit jest niewyjaśniony. To też jest ciekawy mit dosyć, kiedy biegniesz na lodzie i zamieni się w skorupę Shelly, to pójdzie, to pojedzie na lodzie troszkę. Jest to dosyć ciekawa opcja i sprawdźmy ją. Faktycznie pojechała troszeczkę, no bo wiecie, w sensie, bo to jest o tyle ciekawe, no że to jest taka ciekawa pierdowa po prostu, tyle, więc mit jest jak najbardziej potwierdzony, ale zamienimy się jeszcze raz. No i jest spoko, faktycznie jedziemy kawałeczek, kawałeczek jest jechany, czy jeżeli się rozpędzę, to będziemy jechać dalej? Nie, niestety nie, myślałem, że przy większym rozpędzie damy radę, no bo jak się zamienimy w normalności, to jednak stoimy w miejscu, więc mit jest potwierdzony, całkiem ciekawa opcja. Jeśli wejdziesz gorylem do wody, będziesz szybszy. W sumie to jest bardzo ciekawe, ponieważ jako sam goryl jesteśmy bardzo, bardzo wolni, a jakby wejdziemy do wody, to chyba nie do końca jesteśmy szybsi. Nawet bym śmiał zaryzykować, że biegamy tak samo. Bądź co bądź, jednak jest ta sama prędkość, więc no mit jest jak najbardziej, no jaki jest, obalony. A i tak swoją drogą, jak wyjdę z krzaków, to tak, teraz szybciej chodzę, ale to dlatego, że wyszedłem z krzaków i mam takiego perka, więc z perkiem to jest prawda, ale tylko jeśli wyjdziemy z krzaków. W prawym górnym rogu pisze free game, czyli darmowy game, ale jak chcemy to zdobyć, to musimy oglądać reklamę. Pozdrawiam. No i tak, słuchajcie, to jest prawda. To są darmowe gemy, jak widzicie, ja bardzo dużo tych reklam oglądałem. Nie, tak naprawdę dostałem to od twórców. Ale jak naciśniemy free game, to musimy obejrzeć reklamę, która trwa od 15 do 30 sekund, prawdopodobnie różne reklamy. No i za to dostajemy gemy. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Twórcy też muszą zarabiać na czymś i dostajemy po prostu gemy, a dostaliśmy tych gemów dokładnie jeden. Ale tak, jest to mit potwierdzony, po prostu jeśli ktoś by nie widział dużego napisu free game i ma w ogóle trochę czasu, to można sobie pofarmić te gemy. Uważam, że to jest spoko opcja, jeżeli komuś się nudzi. Kiedyś na początku gry był goryl, lis i moli, a teraz jest byk, lis i goryl. A resztę sobie możesz sprawdzić. No i moi kochani, jesteśmy w naszych progresach, idziemy na ligę, jesteśmy na lidze pierwszej i faktycznie mamy byka, lisa i goryla, czyli już nie mamy kangura. Molly jest, jak widzicie, w lidze drugiej. Czyli wychodzi na to, że mit jest potwierdzony, Molly możemy teraz odblokować dopiero w drugiej lidze, ale jakby nie zrobiłem nowego konta, żeby to sprawdzić na pewno, możecie potwierdzić mi to w komentarzu, a ja wtedy będę bardzo, bardzo wdzięczny. Więc mit jest, no, potwierdzony w chwili obecnej. No i to będzie tyle, moi kochani, w tym odcinku, jeśli wam się spodobał, łapał górę, komentarz mile widziany, tu są poprzednie filmy oczywiście, zachęcam was do obejrzenia ich, bo są fajne, na pewno są fajne i was zaciekawią, więc po prostu cześć, trzymajcie się do kolejnych filmów, wbijajcie na sklep z koszulkami hadesia.pl, są super promocje jeszcze, no i tyle, hejka, pa pa, mua. Kocham was wszystkich.